Siema, siema. Zobaczcie, jakie dzikusy. Może troszeczkę być zakłóceń, gdyż idę jeszcze przy głównej drodze, ale zaraz odbijemy. O, moi drodzy, wczorajszy film to nie są jakieś wyssane z palca informacje. To jest nasze życie, moi drodzy, to jest nasze życie, dlatego ten film nagrałem. Dużo ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, jak marnuje ten piękny czas, który można naprawdę idealnie spędzić. Kije. Po drodze zahaczam o piekarnię. Idę kici zanieść bułeczki na śniadanie. No i tak to jest. Ale jeszcze tylko 3 dni, później już nie będę musiał. Całe szczęście. Zaś jak to zabrzmiało, nie? Tak, moi drodzy, tak to wygląda. Ktoś tam nawet wrzucił ostatnio temat. Moi drodzy, jest 7 bodajże 45. Przespałem jakieś 6,5 godziny. Bez budzenia się, to jest ciekawe, nie? To jest ciekawe, bo ostatnimi czasy 3-4 razy budzę się w nocy. Sen jest taki, taka nerwówka, wiecie, o co chodzi. Ale to pewnie tema przed tym, co na następny dzień muszę nagrać, stresuję się. Nie, ja się nie stresuję, moi drodzy, ja żyję. To, co ja nagram, zobaczcie, jak pięknie. Miodzio, miodzio. Jeszcze takie mieszane powietrze, to z tej lewej strony, to z tym z prawej strony, tu troszeczkę spaliny, tu troszeczkę natury, ale zaraz będziemy z dala od tej drogi, będzie lepiej, moi drodzy. Dużo, dużo razy pod filmami widziałem: Waldek, nagraj coś o ośrodkach. Mogę się wypowiedzieć na temat jednego, jedynego, którego zawsze będę zachwalał. Środka, środeczka na świecie. Jeden, jedyny. Czyli podłoże, prohormon, nasz, nasz, który mamy w ciele. Moi drodzy, ale jest mnóstwo, ale to mnóstwo sposobów na to, żeby podnieść go naturalnie. Choćby nawet dodanie tłuszczy zwierzęcych, więcej tłuszczy zwierzęcych w swój jadłospis. Nie trzeba się od razu kuć. Nie musicie brać przykładu tutaj z prowadzącego. Ale powiem wam, 5 lat. Przygodę zacząłem w wieku 30 lat. Stwierdziłem, że to już jest ten etap. Można coś takiego zacząć. Może i troszeczkę za wcześnie, ale akurat w swoim przypadku czułem taką lekką potrzebę. Chodzi tu o kreatywność. Ja lubię być kreatywny, a samo to, że mam poziom stężenia testosteronu w maksymalnie górnej granicy, takiej jak powinienem mieć, nawet delikatnie ją przekraczam. Czuję się zawsze świetnie, mam dużo energii. No i napierdzielam, cały czas napierdzielam, tak, zawsze mi się chce, zawsze mi się chce. Dobra, są tam jakieś momenty, wiadomo, po jakichś weekendowych wyskokach, że człowiek czuje się taki zmęczony w poniedziałek, ale to jest moment i ja lecę dalej. Będzie ktoś chętny, żeby temat rozwinąć, zresztą zawsze macie na dole w opisie pod filmem dane do mnie, można się skontaktować, ja wam to przewrócę na swój chłopski rozum, jak do tematu najlepiej podejść. Myślę, że 5 lat, 4,5, 4, ponad 4,5 roku, myślę, że to już jest jakiś tam pułap za mną, w którym mogę się wypowiedzieć i
stwierdzić, kiedy jest ten tak zwany... Pozdrawiam! Siema, siema! Widzieliście? Chłop ogląda Waldka TVP. Można, można. Moi drodzy, kiedy osiągamy ten pułap takiego stabilnego stężenia w organizmie, trzeba czasami troszeczkę pobłądzić, tak? Uczymy się metodą prób i błędów. U mnie tak było na samym początku. Bawiłem się długimi estrami. Stwierdziłem, że źle się na nich czuję. Dlaczego się źle czuję? Wywnioskowałem to po odstawieniu. Po odstawieniu wiedziałem, który z tematów robił większe spustoszenia. Tu wyłącznie chodzi o kumulację w organizmie, której nienawidzę. Powiem wam, nienawidzę tego, jak ktoś jest w stanie opanować w ciągu 5-letniej współpracy ze specyfikiem tak zwane stałe stężenie na długich estrach. Powiem wam, czoła chylę. Nie chodzi mi tu o stężenie, żeby utrzymać tam powiedzmy te 200, 250, 300 do 300, tam wiadomo o co chodzi, i 600 i więcej są te granice. Każdy lubi co innego, każdy bawi się na co go stać. Ja nie lubię tego. Lubię est krótki. Ktoś zaraz powie, ta wahania nastrojów, ty, bo 36 godzin półtrwania w organizmie, on tu schodzi, znowu podbija, schodzi, podbija. Nie, wiadomo, każdy jest inny, ale długi to długi, krótki to krótki. Ten ma swoje zalety, ten ma swoje wady. No niestety, nie ma, że tak powiem, rzeczy idealnych. Zawsze ktoś coś spierdzieli. Ale mniejsza z tym, jak ktoś będzie chciał, ja temat rozwinę, a ja idę dalej. Mam jeszcze jakieś 3 km do sklepu, także szóstka gdzieś w jedną mańkę i szóstka z powrotem. Plus jeszcze śniadanko. Także jakieś 12 km przed drugą zmianą wjedzie. Można? Można. Co robisz z tymi 18 godzinami życia, które ci właśnie zostały? Po tym przebudzeniu, po tym wybudzeniu się z tego snu zimowego, bo tego inaczej nie można nazwać. Pogoda jest jaka jest, za ciepło nie ma. Ja witam zawsze ciepło, porozpinane, pod spodem tylko koszulka. Tak, moi drodzy, tak. 8 godzin pracy, w której nie stoję, niestety nie stoję. Ja cały czas naginam. Tam nie ma czasu stanąć. Kto kiedyś w tym wydarzeniu uczestniczył, może się na ten temat wypowiedzieć. Nie jestem tam żadnym utrzymania ruchu, czy no niestety czasami trzeba z prawej, z lewej dobrze przypierdzielić, żeby dana część weszła. Ty, ja już tu jestem, no masakra. I to jest to, moi drodzy. Szczęśliwi kilometrów nie liczą. To jest temat na inny film. Ja już tu schodzę z rejsu. Muszę lecieć troszeczkę znowu w te spaliny. Nie troszeczkę, tylko troszeczkę bardziej w te spaliny. Nie lubię tego, ale tak już sobie kiedyś powiedziałem. Raz tu wdepniesz, chodzi mi o miasto Landshut, no już stąd nie wyjdziesz, nie? Miasto jest piękne. Jest to najstarsze miasto na Bawarii. Mnóstwo zabytków, to co lubię. Górek, pagórków. Ruch można taki piękny wpleść, że robicie 15 km, nawet nie wiecie kiedy. Jest przepięknie. Zamek, nie zamek. Park, nie park. O to, moi drodzy, chodziło. Ja już się stąd nigdy nie wyprowadzę, ja już tu zostanę. Tu koło zamku gdzieś będzie mój grób. Pod jakimś dębem, wiadomo. Konkretnego chłopa trzeba wpakować w konkretne korzenie. Mam nadzieję, że do tego momentu nie będę tyle ważył, bo kto będzie w stanie unieść tą skrzynkę szczęścia? Zobaczcie, jak pięknie sobie mruczy. Patrzcie te białe ślicznotki. Powiem wam, mewy dają urok tej rzece, naprawdę. Zobaczcie, jak sobie ładnie mruczy. Delikatnie poziom
podniósł się, wiadomo, ten cały śnieg, to wszystko zeszło. Jak tam mi ojciec ostatnio wysłał filmik, tam gdzie on tam mieszka, tam gdzie zwiedzaliśmy ostatnio ten krater wulkanu, wodospady, nie wodospady, właśnie tam w tych stronach, no pięknie, powiem wam, pięknie, jeśli chodzi o podziwianie krajobrazów, no muszę mu czoła, że tak powiem, przychylić. Jest w delikatnie lepszym rejonie, ale jeśli chodzi o samą... Nie, no dobra, tu już bym... Kurde, już bym poszedł nie tak, no. Już by było. A śniadanko chcę zrobić, muszę zahaczyć o sklep. Idę do Rewe na szybko i lecimy dalej. Później coś nagram, bo im więcej tą kamerkę wyciągam, tym mniej skupiam się na tym, na czym mam się skupiać. Zobaczcie, jak to pięknie. Jest tu jakaś tablica informacyjna. Pokażę wam, jak Izar szaleje. To jest mały Izar. Tam z drugiej strony jest szersze koryto. Fajnie, bo można tu zejść. Ja już tu się widzę w lato na kocyku. Zobaczcie, jak pięknie. Na kocyku tam na samym dole. Z jakąś fajną książką. Polski język, trudny język. Wsłuchując się w ten szum tej rzeki, jeszcze trochę zacznę wiersze pisać. Kurde, powiem wam, już nie miałem tej kamerki wyciągać, ale muszę, nie? Jeszcze tego tu nigdy nie widziałem. Zobaczcie to. Katowicerstrasse. Katowice? Tu już macie duży Izar. Sami widzicie, o co chodzi, ile go tu jest. No jest mega, mega wielka, szeroka ta rzeka. Ja już jestem pod samym sklepem. 10-15 minut chodzenia po sklepie. No i lecę na śniadanko. U mnie to jest tylko białko i tłuszcz. No a kobitka, wiadomo jak to kobitka. Lubią węglowodany. Śniadanko wyjechało. Już jestem kawałek drogi. Spoko, jakiś rower jedzie. Wymieniłem kije. Tamte były za krótkie, moi drodzy. Podstawa Nordic Walking. Jak robicie coś takiego, chcecie robić coś takiego, kije są bardzo ważne. Najlepiej kije regulowane i dopasowujecie to pod swój wzrost. Czyli stojąc wyprostowany, ręka w ugięciu musi mieć 90 stopni. Nie może być bardziej rozwarta, nie może być bardziej zgięta. Wtedy ten cały ruch przypomina takie... Albo te kije za daleko do tyłu wyciągacie, nie czujecie wtedy żadnego, ale to żadnego oporu, jeśli chodzi o swoje ciało. No a jak ręce są za bardzo zgięte, wtedy wygląda to bardziej jak taki spacer o kulach, a nie to, co ma być. Kiedyś pokażę wam mniej więcej, o co chodzi. Już tego czasu nie ma, jest po 11. Ja mam 12:25 bodajże. Nie wiem, bo się zawsze spóźniam. Biegnę, jak autobus jedzie do pracy. Transport. Dobrze, że nie muszę swoim samochodem jeździć. Wszystko jest, że tak powiem, pod pysk wystawione. No i co? Co tu więcej chcieć? Na razie jeszcze trzeba pracować. Moi drodzy, śniadanko wjechało. Połówka awokada. Starałem się, żeby było jak największe. 3 frankfurterki, 3 jajka. Gotowane, ale na ciekłych żółtkach. Bodajże 5 minut gotowania. Dwie kromeczki, 90 gram bodajże, z 4 takimi sporymi łyżkami smalcu ze skwarkami, także nikt mi tu nie powie, że dobre tłuszcze na śniadanku nie wjechały. Do tego jeszcze, jak wrócę z kij, czyli przed samą pracą, omega, do tego Lutran, wiadomo, o co chodzi. Nie wiem, z jakiej firmy teraz mam ten tran, ale wydaje mi się, że chyba firma Müllers, coś takiego, Müllers. Dobry, dobry tranik. Duża łyżka stołowa, nie oszczędzamy tego. Dobre paliwko, jeśli chodzi o naszą bańkę. Czapka, nie śmiejcie się, ale nie lubię, jak jest to wywinięcie. Muszę mieć tak zrobione. Trochę kijowo to wygląda, no ale ma być w czachę ciepło, a nie z metką paradować na wierzchu. Moi drodzy, takie było śniadanko. Do popicia tego wszystkiego troszeczkę zabłądziłem, napiłem się Pepsi Max,
ale cukru żadnego nie ma. Starać się na tych wysokich tłuszczach trzymać tę dietkę. Białeczko 1 do 3 idealnie, powiem wam, węglowodanów praktycznie nie było, także ja lecę i dalej robię swoje. Ja już na chacie, powiem wam jeszcze delikatnie, ruszę łapkę, taki typowo przed pracą trening i gonimy do roboty. 3, 4, 5, 6, tu może będzie jaśniej. 2 kg, żeby wjechały. Cała filozofia, moi drodzy. Na razie powiem wam, wystarczy. Ja zrobiłem dzisiaj 12 km z kijami. Klepię typowo łapkę jeszcze przed robotą. Nie mogę tych rąk za bardzo męczyć, gdyż pracę mam jaką mam. Trzeba troszeczkę tej pary, no, trzeba przypierdzielić czasami. Trzeba szanować te łapki. Wiadomo, że rączki regenerację potrzebują. Używamy ich praktycznie do wszystkiego, nawet do podcierania się. Także ciężko jest, żeby łapa po takich 8 godzinach pracy, jaką wykonuję, dobrze się zregenerowała. Także nie przesadzam z tym. Co drugi dzień typowo taki trening na handlach. Na gumach można się bujnąć praktycznie codziennie. Kije, spacery, takie coś powinno wjeżdżać codziennie, moi drodzy. Taka jest cała filozofia, cały ten mankament tego naszego lepszego samopoczucia. No musicie wiedzieć o tym, że jesteśmy stworzeni do ruchu. My jesteśmy stworzeni do zapierdzielania, do biegania za zwierzyną, do... Tak to kiedyś wyglądało. Kiedyś ludzie nie byli tacy jak teraz. Jedyny mój wielki minus, ale obojętnie ile bym nie ważył, ja mam 110, teraz mam niecałe około 115, spadłem niecałe 5 kg od nowego roku, tak jak powiedziałem, lecę w dół. Chcę zlecieć tak do 105, może stówki. Lepiej się wtedy jakoś czuję. Jestem taki delikatnie szybszy, a tylko dlatego, gdyż zaczyna się sezon rowerowy. Idzie wiosna. Tam widzieliście film, ostatnio wrzuciłem z Kicią z plenerów, z wycieczek. Tak będzie teraz przez cały rok. Jesteśmy nastawieni na zwiedzanie. Stąd też trzeba zmienić strzały, bo za dużo pali. Jakieś dieselka dobrego. No i co? No i będziemy jeździć, będziemy jeździć, będziemy wam pokazywać zakątki tutaj tej natury. No powiem wam, lepiej tego roku sobie nie umiałem zaplanować. No chyba że wyskoczy jakaś niechciana choroba, to co nam na dzień dzisiejszy doskwiera. Moi drodzy, kij z tym. Pozamykali te siłownie, uwierzcie mi, można to ciało ruszyć z każdej strony. Czy to hantel, czy to choćby i ta głupia rączka do zginania. Moi drodzy, jesteście w stanie zrobić wszystko, tylko trzeba chcieć. Pamiętajcie jedną ważną rzecz. Masz 24 godziny. Z tych 24 godzin najprawdopodobniej zostaje ci 17 godzin pięknego życia. Chodzi mi tu już o otwarte oczy, kiedy jesteście tacy po tych 6-7 godzinach snu. Moi drodzy, więcej nie trzeba, uwierzcie mi. A jak budzisz się po 6 godzinach i zasypiasz na nowo, robisz tak zwane drzemki, nie robisz nic innego, jak tylko bardziej wpadasz w tak zwany dół. Ten sen nie robi nic innego, jak tylko bardziej cię dopierdziela. Coraz bardziej będzie ci się chciało spać. Mózg nie jest głupi. Jak on dostaje bodziec z ponownej drzemki, zanim go wybudzisz, wtedy to troszeczkę dłużej trwa. Jak budzisz się po tych 6 godzinach, ja czasami tam śpię 5, 5,5. Niekiedy mi się zdarzy takie pełne 7 godzin, moi drodzy. Budzisz się, wstawaj. Wstajesz, idź. Idziesz, to idź. Nikt ci nie każe biegać, ale ruszaj się, bo ruch to podstawa, moi drodzy, naszego zdrowia. Obojętnie ile bym nie miał, czy kiedyś miałem ponad 130 kg, grubo ponad 137,5 kg, tyle miałem na maksie. Ja się zawsze ruszałem. Ja zawsze rzucałem żelastrzem, ja się zawsze rzucałem pod pociąg, z mostu,
Mniejsza z tym, moi drodzy. Już tutaj przejęzyczenie wjechało. Moi drodzy, ruszajcie się. Ruszajcie się. Jeszcze raz ruszajcie się. Hejka. Myślę tak, te 105 kg będzie gdzieś. Koniec marca, początek kwietnia. Niżej chyba już nie będę schodził. Wtedy się czuję bardziej kobieco.